Cześć, witajcie. Czas rozwiązać małą zagadkę. Co kryje wnętrze? Opakowanie oryginalne, miniaturowy odbiornik tranzystorowy, Eltra, zakłady radiowe, Bydgoszczy. Odbiornik minor. Zobaczymy, jak wygląda. Ja z tej strony się. O! Możemy się nie dostać. Oryginalny skórzany pasek. I oryginalny odbiornik w oryginalnym pokrowcu. Niestety nie mam dokumentów oryginalnych, chociaż momencik, coś tu się między kartonikiem chowa. Coś jest. A jednak skrzydło ukryte. Może się uda. Voilà. No to mamy kit. Co my tu mamy? Paragon. Jeżeli dobrze widzę, to 12 maj. Oryginalna instrukcja obsługi. Wow, co z samatem? Tego się nie spodziewałem w tej małej instrukcji. Instrukcja bardzo prosta, krótka, ciekawie graficznie wykonana. Co tu mamy jeszcze? Jakieś kupony. Oraz, jeżeli dobrze widzę, oryginalna karta gwarancyjna. Data produkcji odbiornika 13 stycznia 1969 roku. Odbiornik minor. Data sprzedaży 12 maja 69 rok. Odbiornik widać, że nigdy nie był naprawiany. Wszystkie kupony są kompletne. Więc niezły rarytas. Ok. Oto nasz odbiornik minor w oryginalnym skórzanym etui Made in Poland u Nitra. Widać, że musiały wyciec baterie kiedyś poprzedniemu właścicielowi. W
skóra trochę do wyczyszczenia, do konserwacji, będzie jak nowe to etui. To co, zaglądamy do środka. Widzimy jakiś sznurek. Coś jest chyba nie tak z tym odbiornikiem. Chyba już wiemy, co jest nie tak. Ten sznureczek jest od skali. Czyli prawdopodobnie w tym odbiorniku mamy uszkodzoną skalę. Tak, zgadza się. Czyli możemy sobie regulować pokrętą z boku. Dokładnie. I skala się nie przesuwa. Czyli napęd skali do naprawy. Ok, to zobaczmy, co mamy na odbiorniku. Stary typ jeszcze emblematu, wygrawerowany na blaszce z napisem minor. Odbiornik posiada 6 tranzystorów, zresztą sami się chwalą, 6 tranzystorów. Dwa zakresy, fale średnie oraz fale długie. Z boku dostępna regulacja głośności, przełącznik zakresów fal długich i średnich oraz pokrętło skali. Niestety w naszym przypadku widać uszkodzone. Z drugiej strony posiadamy zaś wyjście na słuchaweczki. Z tyłu klapka na baterię. Na obudowie logotyp Eltry, komora baterii z oryginalnym, widać jeszcze koszyczkiem na baterię, zabezpieczona przez kogoś folią. Ktoś miał fajny pomysł, ale nie uchroniło to końcówek przed korozją, więc do wyczyszczenia. Może się uda uratować ten koszyczek. Zobaczymy. Komora czysta. Jak na swoje lata. Co ciekawe, odbiornik w porównaniu do poprzednich modeli z Eltry jest skręcany. W celu rozebrania odbiornika musimy posłużyć się specjalnymi bitami, które są jak płaski śrubokręt, ale posiadają wcięcie w środku. W takim przypadku idealnie będzie to pasowało, żeby odkręcić małą nakrętkę na czpiniu z gwintem. I po odkręceniu tych czterech śrubek możemy dostać się do środka. Tak więc ja zakładam bita na wkrętak i za delikatnie spróbuję otworzyć odbiornik. Zaraz wracam. Tak jak już wspominałem, należy odkręcić owe nakrętki. Już je mamy odkręcone, odkręciłem je poza kadrem. Wygląda to coś mniej więcej tak. Jest to nakrętka z wyciętym środkiem, posiadająca w środku gwint, i to wkręca się na czpienie. I po takim czymś możemy otworzyć odbiornik. Voilà. Minor Mod 631 wersja 2 płytki, logo Eltry.
filtry jeszcze oryginalnie zalane parafiną. Raczej nikt tu przede mną jeszcze nie grzebał. Chociaż może tu? Nie. Spróbujmy odkręcić te małe nakrętki i pokażę Wam, jak wygląda Wam elektronika tegoż radyjka. Demontuję, odkręcam nakrętki i zaraz wracam. Po odkręceniu czterech nakrętek na płytce PCB, dwóch narożnikach i dwóch tutaj w tych dwóch miejscach, one są poprzekładane podkładkami izolującymi i w tym przypadku, jak to odkręcimy, możemy wyciągnąć płytkę odbiornika z wnętrza obudowy. Musimy uważać na delikatne przewody, którym jest połączone gniazdko słuchawkowe oraz płytka styków baterii. Możemy ją delikatnie spróbować wysunąć. O. Będzie luźniejsza. I spróbujmy wydostać się z tą płytką na zewnątrz i zajrzymy do środeczka. Tak jak wspominałem, zerwana linka skali, niestety, proszę, tak jak już mówiłem. Dlatego nam to nie działało. Ale spokojnie, naprawimy to i będzie jak nowe. Tak się prezentuje płytka wewnętrzna Minora. Na płytce nadruk Torala z roku 68 z listopada. Przełącznik zakresów wykonany na dwóch płytkach PCB, gdzie przełącza się blaszkami srebrzanymi, które widać, że są już ze starości niestety pokryte nalotem. Wszystko do wyczyszczenia. Oryginalne tranzystory. Stare polskie elwy. Filtry są, tak wspominałem, nieruszane. Głośniczek. Oczywiście pełno kabelków. To co, spróbujemy uruchomić odbiornik i będziemy chociaż ręcznie kręcić pokrętłem od kondensatora strojeniowego. Może uda się nam coś złapać na zakresie fal długi, chociażby polskie radio. Zobaczymy. Podłączę zaciski zasilacza laboratoryjnego i zobaczymy, czy coś uda się nam na tym radyjku złapać. Za chwilę wracamy. Ok, układ zasilania podłączony pod zaciski baterii. Pod płytkę podłożyłem instrukcję od radyjka Minor, żeby przypadkiem się na tych metalowych czpiniach coś nie przewarło. Pod głośniczkiem mamy izolację plastikową, więc może tak leżeć. Na zasilaczu ustawione 6V, ustawione zabezpieczenie i chwila prawdy. Zobaczymy, czy radyjko działa. Uwaga!
Niestety, cisza. Słychać w głośniczku delikatnie moment włączenia, ale radio nawet nie szumi. Prawdopodobnie klasyczny problem w tych odbiornikach to kondensatory. Na zasilaczu widzimy, że jakiś pobór prądu w momencie włączenia występuje. Jak którymś razem nam wskaźnik pokaże, to jest to momencik. I niestety to jest wszystko. Czyli wiemy, że radio na chwilę obecną, mimo kompletu dokumentów, pokrowca, oryginalnego opakowania, niestety nie działa. Tak więc jest do naprawy. Czyli skala, kondensatory, prawdopodobnie weryfikacja jakichś połączeń, wyczyszczenie przełącznika, to jest podstawa w tym przypadku. Zweryfikowanie tych przewodzików. Niby wygląda, że są wszystkie całe, nie są poprzerywane, są polutowane, ale kto wie. To radyjko ma już swoje lata. Więc będziemy starać się je uratować. Ok, jeszcze ostatni rzut na płytkę. Tak to wygląda. Skręcam radyjko, składam, skręcam i za chwilę podsumowanie. Zaraz wracamy. Płytka już w obudowie. Wszystkie przewody są zabezpieczone. Tak jak wspominałem, pod każdą nakrętką znajduje się podkładka papierowa izolująca, aby nie powodować zwarcia między ścieżkami. Tak więc możemy w tej chwili skręcić obudowę. Do tego posłużymy się kluczykiem 5 mm. Delikatnie, by nie uszkodzić. Ostatnie. Tak więc wszystkie śrubeczki mamy przykręcone. Możemy teraz złożyć obudowę. Obudowę też będziemy musieli wyczyścić z tego względu, że ma tutaj takie przebarwienie na środku, spowodowane tym, że w pokrowcu jest otwór i ta część obudowy była mocno narażona na promienie słoneczne. Ok, teraz mamy znowu te nasze nakrętki. Jedną już położyłem, drugą też. I zaraz posłużę się tak wspomnianym wkrętaczkiem i wkręcę. No i czwarta oczywiście też kompletna. Ok. Koszyczek zamykamy. Jest to oryginalny koszyczek. Poprzedni właściciel, widać, obłożył baterię folią, żeby w razie wycieku zabezpieczyć trochę tą komorę. No i oryginalna klapka też do wyczyszczenia.
OK. Skręcam obudowę śrubokrętem i zaraz podsumowanie. OK, już jesteśmy. Tak więc obudowa skręcona. Delikatnie nakręteczki podokręcane. I w tej chwili podsumowanie. Jak słyszeliście, odbiornik próbował delikatnie załączyć, było słychać cyknięcie w głośniku, nazwijmy to, lecz to było wszystko, co mogliśmy usłyszeć w tym oto odbiorniku. Niestety minor wymaga naprawy, wyczyszczenia obudowy, naprawy skali. Jest przerwana linka od napędu. Wymiany niestety elektrolitów. Prawdopodobnie one są problemem tego, że ten odbiornik po prostu milczy nam w tej chwili. No i według mnie powinno to wystarczyć i odbiornik będzie działającą sztuką. Tak więc niebawem na kanale film z naprawy tego odbiornika. Naprawy linki, wymiany kondensatorów, weryfikacji strojenia, jak to wygląda na falach średnich i długich, czy stoi w zakresie. I po takiej naprawie, wyczyszczeniu, odbiornik wróci na półkę do kolekcji po resztę radioodbiorników. Zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco, obserwacji, bo staramy się codziennie co najmniej jakiś filmik, coś dodać. Tak więc zapraszam, zachęcam. Do zobaczenia w następnym filmie. Hej!